temat, który dzisiaj chciałbym omówić, to jest kwestia tego, że jesteś dłużnikiem. Dłużnik, czyli osoba, która ma dług. Ale ten dług wynika z tego, że jesteś grzesznikiem. Więc masz dług spowodowany twoimi grzechami. Za każdym razem, gdy grzeszymy, to powstaje zobowiązanie wynikające z tego grzechu. I taki grzech jest porównany w Biblii do długu. I mówi o tym na przykład Rzymian 3 rozdział 23 werset. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i nie pozostaje im chwała Boża. I drugie takie miejsce to jest Rzymian 3 rozdział 19 werset, który mówi: a wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa, aby wszystkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał Bożemu sądowi. Rzymian 3 rozdział 19 werset. Niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiasz, czy nie, jest to obiektywny fakt. Jakie z tego będą wypływać konsekwencje, jeśli zostanie to tak, jak jest? Jakie będą konsekwencje twojego grzechowego długu? Czy rozważyłeś to? Na przykład Rzymian 6 rozdział 23 werset mówi tak: albowiem żołdem grzechu jest śmierć. Czyli jest to porównane do takiej wypłaty, która należy się żołnierzowi. Żołnierz jest w pewnej armii i dostaje wynagrodzenie. To wynagrodzenie to się nazywa żołd. W nowoczesnych przekładach jest: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Chodzi o śmierć wieczną. Czyli żołd to jest należne wynagrodzenie dla żołnierza. Jesteś w armii szatana, gdy grzeszysz i wykonujesz zadania diabelskie, gdy grzeszysz. Dlatego też miejscem takich ludzi jest wieczna śmierć, czyli piekło przygotowane dla diabła i jego aniołów, a też dla współpracowników diabła. Ilekroć grzeszysz, jesteś przyjacielem diabła. Ilekroć grzeszysz, jesteś współpracownikiem diabelskim. I dlatego jest powiedziane w Objawieniu 20 rozdział, 14 werset, że śmierć i piekło zostaną umieszczone w jeziorze ognistym, a to jezioro ogniste to druga śmierć, albo śmierć 2.0, jakbyśmy nowocześnie to powiedzieli, czyli nie taka zwykła śmierć, ale śmierć o jeden poziom bardziej zaawansowana. Dlatego, że tam jest wieczna męka, wieczna świadomość i dlatego Objawienie 14 rozdział 11 werset mówi: a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, albo inaczej mówiąc nowoczesnym językiem, na zawsze. Czyli jeśli trafisz do takiego miejsca, jeziora, ognia i siarki, to na zawsze będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. Dlaczego? Dlatego, że służyłeś w armii diabła, wykonując jego dzieła, grzesząc. I zapłatą za grzech jest wieczna śmierć. Żołdem grzechu jest śmierć. Już jeden raz współpracy z diabłem, jeden mały grzech, w cudzysłowie mały, bo ludzie czasami oceniają małe, duże grzechy, już jeden mały grzech wystarczy, żeby na wieki wieków kogoś umieścić w jeziorze ognia i siarki. I tak się właśnie dzieje. Większość z tych, którzy są dzisiaj w piekle, to są ludzie, którzy słyszeli o tym, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, tylko z tego nie skorzystali. Są to ludzie, którzy byli być może nawet bardziej religijni i bardziej poprawni niż ty. Zatem żadne dobre uczynki, żadna chwała ludzka nic tu nie pomoże. Więc ten twój grzechowy dług jest tym, co ciągnie cię do jeziora ognia, do piekła. Ale ten twój grzechowy dług został już w pełni spłacony. A to oznacza, że skoro został w pełni spłacony, to tylko i wyłącznie twoje odrzucenie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest tym, co może być podstawą do tego, abyś znalazł się w piekle. I jeżeli chcesz pójść do nieba, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.
Czy będziesz zatem dalej się upierał w tym, aby w buncie odrzucać doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jako wystarczające ubłaganie za Twoje grzechy? Czy też raczej przyjdziesz z wiarą do Jezusa Chrystusa? Bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. I tutaj, jeżeli weźmiemy 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 15 werset, to mamy tam takie słowa: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Więc tutaj jednoznacznie widzimy ze Słowa Bożego, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Pan Jezus Chrystus przyszedł uratować grzeszników takich jak ty. I jeżeli teraz zmarnujesz to, że Jezus umarł za twoje grzechy, to będzie to jedynie twój własny wybór, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Gdyż Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do pojednania z Bogiem, aby wszyscy przyszli do upamiętania, do uznania się za grzeszników. I uznaj się za grzesznika, który zasłużył na wieczną zagładę w jeziorze ognia, i uwierz w Pana Jezusa, że Jego doskonała ofiara jest wystarczająca, aby Twoje grzechy zgładzić. Kolejne miejsce to jest 1 Jana, 5 rozdział, 11 werset. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna, nie ma też i życia. Więc możesz tutaj jednoznacznie skorzystać z tego, że życie wieczne dał Bóg, a życie to jest w Synu Jego, w Panu Jezusie Chrystusie. Uwierz zatem w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony nieutracalnie, raz na zawsze, bo zbawienie jest całkowicie z łaski Bożej, niezależnie od uczynków, niezależnie od tego, co jesteś w stanie Bogu przynieść albo czego nie jesteś w stanie przynieść. Zbawienia nie da się utracić, nic nie trzeba robić, aby je utrzymać. Wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, aby je otrzymać, aby mieć zbawienie w Jezusie Chrystusie, bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz uratowany, będziesz zbawiony. Kolejne miejsce to jest Rzymian 10, rozdział 11, werset. Powiada bowiem Pismo: każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie zawstydzony. Na pewno nie będziesz zawstydzony, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, bo Jego ofiara jest doskonała i nie można stracić zbawienia. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Pan Jezus Chrystus Cię kocha.